ilu było krasnoludków u sierotki Marysi? Ja bym się już następny ich jest. Będziemy dawać na antenę. Okej. A wcale nie powiem, ile ich jest. Cześć ich troje. Cześć. Cześć. Jak to się stało, że wy jesteście troje? No jest to bardzo ciekawa sprawa. Poznałem Michała, odwiedziłem Jacka. Michał wpadł na pomysł, że będzie wystawiał w Łodzi taką wiązankę przebojów muzykalowych. I potrzebował kogoś, kto mu zaaranżuje to w wersjach po polsku. Zobaczyłem pierwsze jego kompozycje. To po prostu, no byłem zaszokowany. Bardzo mi się to spodobało. Zostaliśmy sami. Pierwszy słyszałem, jak tutaj pan siedzący po mojej lewicy produkuje się wokalnie i ja stwierdziłem, że w sumie to byłoby interesujące, żeby zrobić coś z tym więcej. Namówiłem go na takie pierwsze skromne nagrania, które zrobiliśmy sobie metodą domową. No i tutaj się zachęcił. Czyli było was ich dwoje. Jak się z nimi poznałam, to zaśpiewałam tam coś w klubie. No może powiedz, co zaśpiewałaś. Ja już polską piosenkę, albo jakąś Edyty Górniak, to nie ja byłam Ewą, albo jakąś piosenkę księżycową. W każdym razie mu się to spodobało, ale ja cię muszę najpierw poznać z moim kolegą, bo tu on jest od tego szefem. Przyszedł Jacek do klubu, Michał mi go przedstawił, ja mówię, Matko Boska, teraz to będzie. Czułam się jak na egzaminie, ręce mi się trzęsły. Studentka, więc taka luzacka była. Wziął mnie, pamiętam, na dwór. Bardzo mi się to spodobało. Zaśpiewałam, usiadłam i Jacek wydusił z siebie. Może być. Nie. Siedzi jeszcze czwarty człowiek. Adam jest wytworem nowym. Nadrabia to, czego ja nie potrafię. I on prowadzi grupę baletową pod nazwą taką śmieszną Three Dance, czyli trzy dance. Po przeżyciu pierwszego, drugiego koncertu jakby dopiero wiedziałem, co chcę do tego stworzyć. Uwielbiam wszystkie ich piosenki. Bo każdy mały, duży kociak wie, że cały świat nocą bawi się. Dokładnie wszystkie. Nieprawda, że nocą trzeba spać. Bo każdy mały, duży kociak wie, że cały świat nocą bawi się. Ja mógłbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Niestety jedynie muzyka Bolandów mnie wciąga i ona jest dla mnie ciekawa. Po drugie, niestety traktuje się nas jako produkt.